fani uwielbiają takie mecze. Ich drużyny dzieli jeszcze tylko jeden krok od znalezienia się w wielkim finale. Zapraszamy na Parc des Princes. Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe. Zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Sądzić z Państwem Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiaj mamy dla Państwa transmisję z półfinału Pucharu Francji. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. To jest półfinał, mecz finałowy na wyciągnięcie ręki, zwłaszcza dla gospodarzy, którzy są w znacznie korzystniejszej sytuacji. To może być dla nich obciążeniem. Ważny jest spokój, nie mogą poddać się presji ani zlekceważyć rywala. Zobaczmy też, jaką taktykę przyjmą goście. Gej. Ander Herrera. Bardzo udany teraz lob. Teraz Neymar. Neymar znów ma piłkę. Ależ okazja dla Messiego. Strata w ataku, ale wciąż jest groźnie. I teraz z piłką Idrissa Gueye. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Jego podstawowym zadaniem w tej drużynie jest strzelanie bramek. No i właśnie to regularnie robi. Klubowy statystyk tylko dopisuje kolejne bramki przy jego nazwisku. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. I oto z piłką Neymar. Podanie do Messiego. Mbappé! Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Diallo. No cóż, zabrakło tutaj dobrej kontroli nad piłką. Wyjeżdża poza boisko. Diallo. Mbappé. Teraz Neymar. Bramka padłaby prawie na pewno. I Herrera. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Rzut rożny wykonał Neymar. Obrońca wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Ależ robotę zrobiło teraz krycie. Dzięki temu piłka po tym uderzeniu głową ląduje daleko od celu. Mogli objąć prowadzenie, ale pudłują. I teraz trener daje upust zrozumiałej złości. Przy okazji meczu finału Pucharu Francji warto wspomnieć, że w rozgrywkach tych mogą triumfować także ekipy z francuskich terytoriów zależnych, czyli na przykład Martyniki, Gwadelupy czy Reunionu. Ale mówimy o amatorach. To nigdy do tej pory się nie zdarzyło.
To prawda, co ciekawe, przynajmniej w teorii. Mimo, że leżą tysiące kilometrów od Europy, zaraz, z tego musi być gol. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Messi dośrodkowuje z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. I mamy podanie do Neymara. Piłkę ma Idrissa Gueye. Szansa na objęcie prowadzenia. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. W okolice jedenastki teraz rzuca. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Pole karne, głęboko teraz. Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podchodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Raz jeszcze spójrzmy, jak rozegrali ten stały fragment z rogu boiska. A Mbappé dołożył głowę i bramkarz musiał wyciągać piłkę z siebie. Zadowolony teraz trener wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. No to mamy 1-0. Leo Messi. Kylian Mbappé, dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Okazja, Leo Messi. Aj, teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję, popisał się znakomitym refleksem. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój. Leo Messi z rzutu rożnego. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę.
Pełna zgoda. Popieram decyzję. Rzut wolny, grany krótko. Szybkie podanie. Ależ teraz mógł... Mbappé, może być niebezpiecznie. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Na 11 metr z rogu. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Warto wspomnieć, że niedługo cała Francja zasiądzie przed telewizorami, żeby obejrzeć bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Metz. Myślę, że może być tam ciekawie. Żadnej z drużyn nie brakuje argumentów, więc należy się spodziewać otwartego spotkania. Mbappé, będzie groźnie. I piłka ląduje w siatce! No to teraz mogą odetchnąć, uspokoić grę. Prowadzą dwiema bramkami i są teraz bliżej finału. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A Mbappé z takiej odległości niezwykle mu się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Na razie 2-0. Wijnaldum. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Adresatem podania Wijnaldum. Piłkę dostaje Wijnaldum. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. Herrera. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Barreto. Ander Herrera. Kylian Mbappé. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. 100% okazja! Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain! To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Trzeba też podkreślić precyzję tego strzału. Mocne, niskie uderzenie, które jest niezwykle trudne do obrony. Podręcznikowe wykończenie. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3-0.
ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Tak się powinno stopować ataki rywala. Gini Wijnaldum. Simons. 10 minut do końca tego meczu. Sędzia pozwala grać dalej. PSG ma korzyść. I mamy podanie do Neymara. I nic z tego nie będzie. Piłka po centrze mija teraz wszystkich. Okazja Leo Messi. Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. To była cierpliwie realizowana akcja. Wymieniali podania, wymierzone, nic na siłę, a Messi swoim zwyczajem zmieścił piłkę przy krótkim słupku. Bramkarz w zasadzie bez ran. I po tej bramce jest 4-0. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Herrera. I oto z piłką Leo Messi. Wijnaldum. Nie daje się teraz zatrzymać. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji. Nieduża odległość, a kopyto w nodze. Sami zresztą Państwo widzicie. Nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. No, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Leo Messi. A więc koniec! Koniec tego półfinału! I znamy już finalistę, którym zostaje ekipa Paris Saint-Germain. Mamy koniec spotkania i trzeba powiedzieć, że był to jednostronny półfinał. Oglądaliśmy ładny futbol i imponujące zagrania, ale jeśli chodzi o rywalizację, to tylko jedna z tych drużyn wspięła się na odpowiedni poziom.